Lewandowski, Krzynówek, obiega Błaszczykowski, Krzynówek do środka, czeka tutaj Lewandowski, Krzynówek z lewej nogi, ej, gol, 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 gol! Teraz chyba nie damy wymrzeć sobie tego remisu. Brawo Jacek Krzynówek, coś nieprawdopodobnego. Czekał Lewandowski, a ten kropnął w sposób niesamowity. Kto nie jak Jacek Krzynówek? Mówiłeś, zostaje, czeka, nie musi wracać. Tylko on mógł to zrobić dzisiaj w tej końcówce tego spotkania. Tylko Krzynówek. Fantastyczne uderzenie. Słupek, piłka odbita, Ricardo nie sięga. Ile to szczęścia czasami potrzeba. Ta uderzając teraz o słupek wychodziła w pole, ale biega już interweniujący Ricardo. Widzieliśmy, odbiła się piłka od niego i wpada do bramki. Ile szczęścia w życiu zawodnika czasami potrzeba, żeby zdobyć takiego gola. Ale ile zaufanie miał do siebie Krzynówek w tej akcji, a teraz Luis Felipe Scolari bezradnie rozłożył ręce. Ale to jeszcze potrwa. Ja myślę... Żeby podnieść się w takiej sytuacji, Lewandowski, jeszcze raz on, nie ma spalonego, jest Kosowski, pole karne, ofiarnie tam, Terry, wyłożenie, Bartoszki, gol! Bramek chłopca Brawek! Odpowiedź wspaniała! Jest gdzieś win sportowa złość, rozmawiałem. Mówi, nie ufa mi Jana, strzeliłem 6 goli w eliminacjach. Puszcza mnie z ławki, nie wychodzę w pierwszym składzie. Akcja dwójki, Kosowski, Frankowski. I to jest odpowiedź Polaków na to, jak tracimy bramkę. Błąd Anglików przy wybijaniu piłki. Świetnie Kamil Kosowski, który niestety... I Bronowicki w obronie zdecydowanie... Zdecydowanie już teraz lepiej, bliżej przeciwników, odzyskujemy te piłki i to, co było na początku spotkania. Potrafimy się utrzymać, rozgrywając trzema, czterema podaniami. Świetnie teraz arbiter zastosował przywilej korzyści, Bronowicki, obronne bardzo ładna tutaj. Akcja. Błaszczykowski z daleka, Błaszczykowski, a i Ricardo, Lewandowski, popraw, jest! 1-0 dla Polski! Akcja marzenie! Mówiłem popraw, a Mariusz poprawił tak, jak marzyliśmy o tym. 44 minuta, Polska prowadzi na Estadio da Luz 1-0. Grzegorz, zanalizuj to. Defensywni pomocnicy, wszyscy mówią, że tylko od odbierania piłki, od rozgrywania. Przepiękne uderzenie Kuby Błaszczykowskiego. I nasz defensywny pomocnik, który do tej pory nie widzieliśmy, widzieliśmy ani razu Dudki, ani razu Lewandowskiego pod bramką przeciwnika. Znalazł się tam, gdzie powinien. Fantastyczne uderzenie. Odżyła polska publiczność. Milczą Portugalczycy. Ricardo nie może uwierzyć w to, co się stało. I w dobrym momencie. Brakuje minuty, dwie może do tego. Nie udało się przejąć teraz. Kosowski, gdzie partnerzy. Z lewej strony Krzynówek zagrania do Żyrawskiego. Ale gol! Ależ początek wymarzony. Mówiłem, że było 1-0 dla Anglii, że był remis. Maciek Żurawski spełnia marzenia. Wspaniałe, wspaniałe prostopadłe podanie. I co znaczy, kiedy Żurawski jest bliżej, wykorzystując swoją szybkość, odpowiednie wejście w tempo, bardzo precyzyjny strzał w górny róg bramki. Jak popatrzył, jak poszukał swojego partnera. Oni znają się jeszcze swoich wspólnych występów w Wiśle Kraków. To jest majstersztyk, proszę Państwa, naprawdę wiele bramek widziałem w swoim życiu, ale w tak ważnym meczu, w tak ważnym momencie, kiedy zespół polski przegrywa, Żurawskiego stać na tak precyzyjne dogranie, to już naprawdę wielka, wielka klasa. Że pasa bez porażki będzie kontynuowana, tylko że czasu mało zostało. My chcielibyśmy, żeby jednak tak zostało, jak jest. Robert Lewandowski albo na 3-1. Tak! Ależ odpowiedź! No piękna bramka Roberta Lewandowskiego! Brawo, Robert! Lewandowscy się dzisiaj rozstrzelali, ale ten gol bajeczny. Fantastyczne zachowanie naszego napastnika. Zgasili Irlandię. Nic lepszego nie mógł zrobić w tej sytuacji. Utrzymał się przy piłce z obrońcą na plecach, praktycznie obrócił się.
No i wykończenie już jeszcze lepsze. Zamilkła część angielskiej irlandzkiej publiczności, a Polacy wiwatują.